Nam Merytoryczne źródło informacji. Tomasz Agencki, vloger, podcaster, wolnościowiec, prześmiewca, twórca podcastu, agent Tomasz i kanału na YouTube Tomasz Agencki. Dzień dobry. Witam Cię, Wojtku bardzo serdecznie. Tomku, dzisiaj odświeżymy sobie temat y, Unii Europejskiej, zapomniany w ostatnich tygodniach, to znaczy, mam wrażenie, że on gdzieś tam na marginesie y, funkcjonuje. To znaczy, każda ze stron, zwolennicy i przeciwnicy mogą wybrać sobie swoją narrację. To znaczy, yy, przeciwnicy Unii twierdzą, że ona w ogóle teraz nie działa, nie zadziałała. Zwolennicy, mam wrażenie, że są trochę jednak teraz na uboczu, ale też mają swoją narrację w swojej bańce informacyjnej, że Unia gdzieś tam miesiąc, dwa miesiące temu zalecała kupno maseczek i tak dalej. W to może nie wnikajmy, bo to podejrzewam, rozpętałoby tylko burzę i, i, i walkę zwolenników i przeciwników. My skupmy się na. Całym tym mechanizmie unijnym, całym tym molochu, z którym miałeś okazję zetknąć się już jakiś czas temu, tworząc dokument tam, gdzie rosną dyrektywy. I tutaj wychodzę takim ogólnym pytaniem. Byłeś tam na miejscu, widziałeś to wszystko, jak odebrałeś Unię Europejską od wewnątrz? Bardzo ciekawe, że pytasz o to rok po zdjęciach do tego reportażu, bo one właśnie odbywały się na przełomie marca i kwietnia. Teraz mniej więcej już wracałem z tamtych dalekich okolic. Już rok temu siadałem do montażu. Natomiast przede wszystkim poza toną materiału wróciłem do domu wtedy z bardzo przygnębiającą uczuciem, atmosferą, takim ciężarem gdzieś na piersi. Bo nawet na, 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 nie będąc wielkim. Zwolennikiem Unii, ale też nie, nie będąc poleksytowcem, na miejscu, wiesz, jedna rzecz jest czytać o czymś i słuchać nie wiem, na przykład wystąpień Dobromira Sośnierza czy, czy różnych innych Uniosceptyków a co innego jest tam posiedzieć na czymś więcej niż wycieczka szkolna, która, która przechodzi przez te budynki. Akurat w Strasburgu było chyba najgorzej. Ponieważ tam y, trzydniowe sesje głosowań odbywały się raz w miesiącu, a przez cały pozostały miesiąc nie działo się tam nic. I wielkie, kosztowne w utrzymaniu, non-stop rozbudowujące się budynki pełne korytarzy, biur, naprawdę niekończące się y, po prostu robaki, labirynty, y, stały puste i były jednym wielkim y, grobowcem. Miał, ja miałem takie wrażenie, że, że chodzę po opuszczonym hotelu, tak jakbym nagle znalazł się w jakimś nieudanym, nie wiem, remake'u lśnienia Stephena Kinga I, i chodził po hotelu Panorama, gdzie ponoć kiedyś coś żyło, były jakieś bankiety, ktoś tu był, ale teraz nie wiadomo i, i, i są jakieś biura, które co najwyżej są odwiedzane przez, przez ekipy sprzątające i nigdy nie wiesz, czy, czy nagle nie wpadniesz na... Na, nie wiem, posiedzenie jakichś 80-latków, którzy, którzy obradują w ramach, nie wiem, komisji przyjaźni belgijsko-zairskiej, mimo że już tam Zairu może nie być, to oni mają swoje stanowiska, oni tam będą siedzieć do, do końca świata i, 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 i ma się wrażenie takiej, wiesz, inercji, takiego wysysania energii z człowieka, które jest niezmiernie kosztowne. Um, I wydaje mi się, że, że coś takiego powinien przeżyć każdy, zarówno zarówno. Sceptyk, jak i, jak i entuzjasta, bo to naprawdę pomaga, pomaga znaleźć kontekst takiego świata, który jest zamknięty, otoczony i w zasadzie mógłby sobie żyć bez ani, ani, ani temu miasteczku, nie wiem jak to nazwać, im eurokratom nie jest potrzebna reszta Europy, i może też nawet by się okazało, że ze wzajemnością oni tam sobie by doskonale poradzili sami. To ja dopytam może teraz o drugą stronę, czyli o to, co pozytywnego zobaczyłeś na miejscu, ponieważ tutaj pozwolę sobie przytoczyć taką e, historię mojego kolegi, który m, miał okazję odwiedzić Brukselę w ramach jakiejś tam wycieczki y, organizowanej przez którąś z firm do Parlamentu Europejskiego, i tak dalej. I tak dalej. Nie wnikajmy w to, i to m, nie była osoba szczególnie za Unią czy przeciwko Unii, natomiast. Gdzieś siłą rzeczy, mając polajkowane najróżniejsze tam facebookowe profile, był straszony przez lata tymi clickbaitami o upadającym zachodzie, Brukseli, płonącej, imigrantach, nie wiadomo czym jeszcze. I potem tak wrócił i powiedział, że, ale o co chodzi? Normalne życie na ulicach się toczy, nic złego tam się nie dzieje, nic złego nie widziałem. Zwiedziłem kawał miasta i miał właśnie takie odwrotne wrażenie, że jest lepiej niż on się nasłuchał. Ty w Ty, drugą stronę, tak. że gorzej. No, ale właśnie o te ja pozytywne. Nie, ja nie mówię, że gorzej. Nie, nie mówię, że gorzej. Ja tylko mówię, że y, siedziba w Strasburgu jest wydmuszką, jest opuszczonym martwym miastem. To jest w ogóle prypeć po drugiej stronie Europy. E, ma się takie wrażenie. Co innego jest w Brukseli. E, tam jest dużo życia, tam są wszystkie biura. Tak, na dobrą sprawę, w, tam są nowocześniejsze budynki, o wiele bardziej przestrzenne. Tam się dużo dzieje. W ogóle też Strasburg jako, jako miasto opiera się praktycznie tylko i wyłącznie na tym, że są tam instytucje europejskie. No i w Strasburgu jest w ogóle siedziba Parlamentu Europejskiego, oficjalna. Natomiast wszystkie biura są w, w Brukseli, ponieważ tam jest po prostu fajniej, wygodniej. To są nowoczesne budynki, miasto jest żywe, jest piękna starówka, wiesz, jest, 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 są, są fantastyczne knajpy, dużo dobrego piwa. Tam, tam się fajnie żyje. Ja myślę, że, że, że urzędnicy, bo europosłowie, niezależnie od tego, z jakich oni są partii politycznych, to oni mogą zostać wybrani na kolejną kandencję, mogą nie zostać wybrani. Natomiast tam jest cała masa urzędników, która mieszka sobie w Brukseli i im jest bardzo dobrze. I jeśli ktoś przyjeżdża na wycieczkę, to prawdopodobnie jest tak jak mniej więcej Walter Duranty po wioskach patiomkinowskich w latach 30. oprowadzany. W Związku Radzieckim i pokazywane są mu same, same pozytywy. Oczywiście, e, zwłaszcza jeśli ktoś wcześniej wychodzi z tego bagna fake newsów i tych całych e, fatalnych, przerażających historii o tym, że krokodyle cię zjedzą i uchodźcy tu przywożą, nie wiadomo, jakie e, nie wiem, zarazy i, i, i zachód już zgnił i nie wiadomo co, i nagle ktoś się znajdzie w, w Brukseli i, i, i zostanie przeprowadzony przez tą fantastyczną wycieczkę. No tylko wiesz, to są to, są, to są, to jest jak cyklofrenia. To jest z, jednego, z jednej bajki w drugą bajkę przeskoczenie. Ja natomiast teraz, rok później, kiedy już tak naprawdę wiesz, zakończyliśmy zdjęcia do tego filmu, On miał premierę pod koniec kwietnia, a ja już zająłem się innymi rzeczami, nie trzymałem w głowie żadnych sentymentów związanych z, z Parlamentem Europejskim. To nie jest w ogóle przedmiot moich największych zainteresowań. Natomiast rzeczywiście, tak jak wspomniałeś na samym początku, troszeczkę wybiły teraz te opinie. Przeciwników Unii Europejskiej, którzy opowiadają się za takim bardziej narodowym socjalizmem niż międzynarodowym, i oni rzeczywiście narzekają na to, że Unia nic nie robi, czy że jest niepotrzebna i że tak naprawdę państwa narodowe są suwerenami, itd., itd., powtarzają dokładnie to samo, co zawsze powtarzali. To wcale nie jest tak, że pandemia jest, dała im jakiś nowy, nie wiem, nową perspektywę na to. Natomiast to jest mniej więcej tak, jakby ktoś oskarżał mnie o to, że nie dałem rady wygrać wiesz, Tour de France. Bo oskarża się Unię o to, że co, że nie działa w ramach walki z wirusem, że nie zamknęła pierwsza granic, nie nakazała redystrybucji maseczek. To są tego typu oskarżenia. Być może po prostu, no nie wiem, ludzie, którzy, którzy oskarżają Komisję Europejską czy Parlament Europejski o właśnie taką inercję, nie, nie znają do końca prerogatyw tych instytucji. Który nie do końca zajmują się, wiesz, bezpieczeństwem i, i, ta nie wiem, ilością maseczek czy sanitariatów w krajach członkowskich. To teraz może przejdźmy na poziom nieco bardziej merytoryczny, bo tutaj byliśmy na, na poziomie bardziej anegdotycznym. No bo co kto widział, to jest. Jednak zawsze trzeba coś takiego traktować z pewnym dystansem. Paradoksalnie, wizyta w danym kraju może nam zaburzyć obraz tego kraju, bo zawsze widzimy tylko jakiś wycinek, szczególnie kiedy jest to wycieczka już szczególnie zorganizowana przez kogoś. Mimo wszystko, oprócz dowodów anegdotycznych, do filmu musiałeś skupić się przede wszystkim na pewnej merytoryce. Czy tam rzeczywiście rosną te dyrektywy w takim wielkim stopniu? Czy to jest naprawdę taki biurokratyczny moloch? Tak, tu nie było żadnego. Z, z naszej strony mówię o, o dobromirze i o mojej osobie. Nie było żadnego żadnej przesady. To jest. No wiesz, to, to, tutaj tu, trudno skończyć z tym trybem anegdotycznym. Jak, jak pisze, jak, jak, jak rozmawiamy o rozroście biurokracji w Brukseli, Strasburgu i w instytucjach unijnych. Tu to, to, to jest jedna wielka anegdota, to nie ma końca tam wciąż siedzą ludzie, którzy produkują tony papierów i, 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 i produkują dyrektywy, do których nie trzeba się stosować to są tylko dyrektywy, wiesz, że będziemy ratować pingwiny na Madagaskarze i zrobimy specjalne posiedzenie na ten temat, wiesz, każdy kraj członkowski będzie musiał zrobić konferencję i tak dalej wysłać tam specjalnego wysłannika do Madagaskaru, żeby liczył pingwiny oczywiście się nie doliczy, więc trzeba będzie tym bardziej podwoić budżet tej komisji, tak wiesz, wiesz o co chodzi to jest oczywiście znowu anegdota ale masz wrażenie, że wszystko się na tym opiera ja naprawdę miałem wtedy wrażenie, że to jest takie miasteczko tematyczne, które mogłoby istnieć poza resztą Europy. Bo ci urzędnicy biurokraci się tam fantastycznie czują, właśnie produkując tony różnego tego typu zaleceń, dyrektyw, komentarzy do dyrektyw, sprawozdań, komentarzy do sprawozdań, podsumowań, trialogi, dialogi. To się. To, to wiesz, to jest to jest jakiś styl życia, jeśli można tak powiedzieć. Dla tych ludzi. Tutaj przechodzimy do innego, nieco innego tematu, który idealnie łączy mi się w Twojej osobie, a mianowicie w Polsce, szczególnie w internecie, funkcjonuje takie przekonanie, że Unia Europejska jest tworem etatystycznym, socjalistycznym tym właśnie molochem biurokratycznym natomiast Ty miałeś silne związki osobiste to chyba kilkanaście lat z Hiszpanią, z Katalonią. I tam zdaje się, na południe Europy funkcjonuje przekonanie, że Unia Europejska to jest pomnik neoliberalizmu, kapitalizmu, wolnego handlu. I no, kłócą nam się yy, dwa zdania młodzieży południowej i młodzieży polskiej. Która młodzież ma rację? Tu jest to są jakieś dwa wychylenia. W sumie to żadna tak do końca w 100% nie ma racji. On, kiedyś miałem taką tezę, oczywiście roboczą, yy, że na na zachód od, od Brukseli ludzie myślą, że Unia Europejska to jest neoliberalizm i kapitalizm, a na wschód od Brukseli, że to jest socjalizm eee, i etatyzm. Eee, mieszkając w Katalonii, musisz się liczyć z tym, że 95% ludzi, których znasz, wszystkich osób, których, które no, łącznie z kasjerką w sklepie spożywczym, skończywszy na twoich kolegach z pracy, to są ludzie, którzy w Polsce głosowaliby na SLD. I razem, mniej więcej. Te poglądy. E, brakujące 5% głosowałoby na PiS, ponieważ nadal mają socjalistyczne poglądy, natomiast być może uważają się za prawicę, w tym sensie, że chodzą do kościoła. Ale jakby społecznie to jest nadal, na, nadal to samo. I jak oni słyszą o tym, em, że mają być porozumienia na poziomie unijnym, które są ważniejsze od porozumień związkowych, na przykład, to dla nich to jest neoliberalizm. Bo to jest walka ze zdobyczami społecznymi, które, które oni jakby utożsamiają z walką związków zawodowych. Jeśli Europa mówi, że musimy coś wyregulować na poziomie troszeczkę mniej etatystycznym niż u Was w Hiszpanii, ale będzie to troszeczkę, upraszczając, bardzo upraszczając teraz, troszeczkę więcej tego etatyzmu będzie niż w Polsce, ale to jest wciąż troszeczkę mniej niż w Hiszpanii, to nam się wydaje, że to jest jakiś atak socjalistów, a im się wydaje, że to jest desant kapitalistów z kolei. Po prostu żyjemy w zupełnie innych, w zupełnie innych garnkach, jeśli można tak powiedzieć, w zupełnie innych środowiskach. A teraz taka prośba, czy mógłbyś spróbować odpowiedzieć na analogiczne pytanie, z tym, że wyobraź sobie, że jesteś w podcaście czy w wywiadzie hiszpańskim i, i ktoś pyta o te, te młodzież i te nastroje w Polsce. I jak to tak, że w Polsce się uważa, że Unia Europejska jest socjalizmem? No jak to możliwe? Przecież nie jest. <laughs> Wiem, ja, ja nawet kilka razy, kilka razy coś takiego próbowałem moim przyjaciółom w Hiszpanii wytłumaczyć. To jest niezmiernie ciężko, jest w ogóle polską scenę polityczną wytłumaczyć. Komuś, kto tam coś słyszał, że był jakiś wałęsa, że był jakiś mur berliński, ale chyba to nie w Polsce, bo to Berlin. Wiesz, i tak coś tam wie, ale nie za dużo. Jest to, jest to praktycznie niemożliwe. Jest to praktycznie niemożliwe do wytłumaczenia. Um... Bo oni, jakby moi znajomi w Hiszpanii, akurat powiedzmy, że mówię o ludziach, którzy są troszeczkę bardziej wolnościowi, bo tacy się też zdarzyli, jak się okazuje. Tam jest kilka bardzo prężnych instytutów wolnościowych w Hiszpanii. Juan de Mariana, Instytut Misesa też jest w Barcelonie, przynajmniej był dosyć, dosyć aktywny, kiedy ja tam mieszkałem. To ja im próbowałem wytłumaczyć, że jest w Polsce taka partia prawicowa jak Prawo i Sprawiedliwość, i tam zacząłem opowiadać o, o, troszeczkę o Prawie i Sprawiedliwości. To, to oni mówili: Dobra, ale ty chyba coś źle powiedziałeś, bo to w żaden sposób nie jest prawica, nie? Ja mówię: Dobra, ale oni siedzą po prawej stronie, no to kto jest po lewej stronie? Wiesz, to jest nie do wytłumaczenia. Um, no trzeba było, wiesz, to jak Hiszpanom tłumaczysz, to musisz im powiedzieć, że na przykład w Polsce w latach tam 60., 70., 80. chodziło się do kościoła na złość władzy. Hiszpanie w tym samym czasie nie chodzili do kościoła na złość władzy. Więc e, trzeba szukać jakichś takich prostych, wiesz, symetrii, takich kontrastów. E, ale i tak to jest karkołomne zadanie. To, jest, to Ja chyba nawet sam się wiele razy na tym złapałem, że, że, że być może nawet obserwując polską scenę, będąc z Polski, czytając, y, 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 znając osobiście polityków, rozmawiając z nimi, ja wciąż nie rozumiem polskiej sceny politycznej. To jest chyba, dlatego nie potrafię jej wytłumaczyć. To w takim razie zapytam, gdzie po tych wszystkich doświadczeniach w tym momencie, jeżeli, jeżeli chodzi o poglądy na Unię Europejską się znajdujesz? Pospacerowałeś po Strasburgu, po Brukseli, znasz to odchylenie zachodnie, wschodnie, antykapitalistyczne, antysocjalistyczne i gdzie Tomasz Agencki jest dzisiaj? W kontekście oczywiście mówię w stosunku do Unii Europejskiej. W bardzo trudnym miejscu, bo mnóstwo razy o tym rozmawiałem z Dobromirem, i też mam mnóstwo takich miejsc, które są pułapką, wiesz, mam mnóstwo jeszcze niewypracowanych perspektyw na to. Nie wydaje mi się, żeby, żeby, żeby wiesz, poleksit był teraz rozwiązaniem, a z drugiej strony widzę, jak się, jak się rozkręca biurokracja unijna i do czego ona tak naprawdę prowadzi. To też widać teraz w związku z, z, z pandemią trzy dni temu czy cztery dni temu Komisja Europejska wydała jakiś zestaw oświadczeń związanych z pandemią i powiedziała, że w ramach walki z pandemią potrzebujemy więcej Europy w Europie i musimy pomagać swoim obywatelom, zwłaszcza kobietom. I wszyscy mieszkańcy Europy to są Europejczycy, więc potrzebujemy więcej solidarności. I, i koniec, trzyminutowe wystąpienie babki, która nawet nie była podpisana. Na oficjalnym kanale Komisji Europejskiej jest na YouTubie. To jest śmiech na sali, jakiś zupełny. Nie wiem, w jaki sposób można by wyleczyć tego typu symptomy. Być może, być może pandemia i, 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 i cały kryzys władzy, jaki teraz przechodzimy, um, nie wiem, uświadomi ludziom, że, ta, że już nie możemy sobie pozwolić na tą nadbudowę biurokratyczną. Natomiast jak najbardziej jestem za otwartymi granicami, jestem w ogóle zwolennikiem wolnego handlu, otwartego handlu, um, jestem przeciwnikiem wspólnej waluty przede wszystkim. Zwłaszcza jeśli to jest waluta polityczna typu euro. Natomiast nie wychodziłbym, nie wracałbym do modelu zamkniętych granic, bo teraz alternatywa jest taka, że wszyscy zrobią swój exit i, i, i będą z powrotem słupki, cła, utrudnienia wiesz, w poruszaniu się ludzi i towarów. Uważam, że to jest coś, co powinniśmy, coś, co powinniśmy zachować. Natomiast nie wiem, czy yy, trzymanie, że tak powiem, otwartego szlabanu, zarówno w, w kwestii transportu ludzi, jak i towarów, jak i idei, handlu. Wymaga tej, tej całej wiesz, bomby biurokratycznej, tego obciążenia w postaci tych, tych trzech gigantycznych siedzib, super nowoczesnych, super kosztownych w utrzymaniu. Um, tu, tu mam problem, zastanawiałbym się, jak, jak, z, tej, jak z tego zrezygnować. Albo zneutralizować w jakiś sposób działanie, żeby ci sobie, ci może niech eurokraci sobie siedzą w tych swoich namiotach i tam sobie coś piszą, te właśnie rezolucje o pingwinach e, na Madagaskarze, tylko żeby, żeby to nie miało żadnego wpływu na rzeczywistość na zewnątrz, takiego ciężkiego, bo być może to nawet by było najlepsze. Płaćmy im te pieniądze, dobre pieniądze, niech to zostanie e, wewnątrz, w tej bańce, oni niech sobie siedzą, tylko żeby nie szkodzili na zewnątrz. Więc to nie jest jakiś konkretny wiesz, pogląd, który byś mógł, który ja bym mógł przypasować idealnie do jakiejś partii politycznej czy skrzydła jakiejś partii politycznej. To jest wciąż mieszanka różnych perspektyw na to. Tutaj zahaczyłeś poniekąd o taki wątek w całej tej polsko-unijnej dyskusji, który mnie bardzo zastanawia. Mianowicie, często kiedy dyskutuje się o Unii, to Wskazuje się w tych dyskusjach jako jakby pewien problem był tam. Niektórzy zapominają, że to, że załóżmy nie bylibyśmy w Unii, czy ta Unia byłaby inna, wcale nie oznacza, że my tu w Polsce zbudowalibyśmy sobie jakiś wolnościowy raj, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje w ostatnich latach w Polsce. I czy nie masz takiego wrażenia, że mimo wszystko ta Unia Europejska, jest trochę taka, jak ci południowcy sądzą, i jednak sporo mechanizmów rynkowych, mimo wszystko, nam nakazuje. Tak, nakazuje standardy. I to przyznają nawet, jak to określiliśmy wcześniej, uniosceptycy, sceptycy, Unio Realiści, że jakieś standardy się pokazują. Bo wyobraźmy sobie, co by było, gdybyś, gdybyśmy nie mieli tej. Przecież, jak to strasznie brzmi teraz. No, ostatnie lata w Polsce. Sprawiły, że nam też Unia może się za chwilę wydawać oazą kapitalizmu i wolnego rynku. Ten kierunek, który mamy obecnie w Polsce. Wy um... no widzisz, tak na dobrą sprawę sam odpowiedziałeś w pytaniu yy, na swoje pytanie, mam wrażenie. Bo się z Tobą jak najbardziej zgadzam. Okej, okay, to w takim razie, żeby nie mieszać tak bardzo wątków hiszpańskich, czy południowych i unijnych, dopytam może jeszcze w ramach pewnej zajawki, i tutaj mam nadzieję, że widzowie odpowiedzą w komentarzach, czy chcieliby posłuchać naszej rozmowy na temat właśnie Katalonii, Hiszpanii, miałbyś na pewno wiele do opowiedzenia. Dopytam może trochę właśnie o tamten region świata. Czym takim kapitalizm. Wolny rynek zawinił tym ludziom, że tak bardzo są antyliberalni. Myślę, że chyba jest coś takiego, że e, przez, przez u nich z kolei u nich mieliśmy. Hmm. Jest ciężkie pytanie, bo ja tak naprawdę widziałem mnóstwo e, rynku działającego, e, wiesz, dobrze rozkręconego, w, kiedy, kiedy mieszkałem w Katalonii. I miałem wrażenie, że ten rynek dobrze funkcjonuje. Ale problem zaczynał się na, na poziomie rozmowy. Ma, masz przedsiębiorcę, który, który sobie dobrze radzi, ale on ma wrażenie, że on wszystko dostał od państwa. I potem się okazuje, że rzeczywiście, że jedzie na dotacjach, jedzie na bezwzwrotnych pożyczkach, i tak mówisz, czy to do końca jest mechanizm rynkowy? Zaczynasz się zastanawiać, wiesz. I, i, I trzeba zrewidować swoje własne poglądy wtedy, bo mówisz, ej, a może to wszystko działa? Może rzeczywiście można jechać na, na jednym wielkim kredycie i wszystko opodatkowywać 90%? Może ci socjaliści w ogóle mają rację? No i potem się okazuje, że no, no, no nie mają racji, no bo potem się wiesz, jakby dowiadujesz, że, że większość przedsiębiorców w ogóle wiesz, nie wystawia faktur, nie wystawia rachunków, jak z nimi się umawiasz na, na jakąkolwiek pracę, to. To wszystko jest na telefon, nic nie jest mailem, czyli jakby nie, nie masz podkładki pod to, żeby potem czegoś oczekiwać. Masa kontraktów jest w ogóle w szarej strefie. I, I mówią to ci sami przedsiębiorcy, ci sami biznesmeni, którzy mówią, że tak, oczywiście sprawiedliwość społeczna jak najbardziej tu trzeba. Wszystko państwo przecież daje nam opiekę, edukację i w ogóle jest najlepsze na świecie i fajnie, fajnie, tylko my nie będziemy podpisywać umowy. My tu ja ci tam 10 euro więcej, żebyś tam zrobił coś, ale bez żadnego papierka. Czyli nasz nagle jakiś, jakiś wiesz, anarchokapitalizm yy, pod, pod przykrywką anarchokomunizmu, tak naprawdę. Yy, ja się mnóstwo razy z czymś takim spotkałem. Potem był problem, jak się gdzieś z kimś umówiłem, to problem był nawet znaleźć dowód na to, że się, że się umówiliśmy ktoś się spóźnił, i potem nie było wiadomo, czy ja to wina. To na przykład nie dało się znaleźć smsa, bo wszystko było na gębę robione. Yy, jest ogromne przekonanie, że państwo jest źródłem całego twojego szczęścia. Już nie dobrobytu, tylko po prostu szczęścia. To już jest wyższy poziom, bo państwo na początku miało być tą siatką bezpieczeństwa, że jak się poślizgniesz, to na chwilę możesz się od tej siatki odbić i z powrotem wrócić do gry. Potem stało się stylem życia, a dla niektórych ludzi, a potem okazało się, że państwo w zasadzie zadaniem państwa jest dostarczać ci szczęście i, i, i zadowolenie i spełnienie i wszystko. Państwo ma produkować sztukę, państwo ma produkować kulturę, edukację, służbę zdrowia, no już o drogach nie wspomnę. Um, państwo reguluje ilość lekarzy, ilość prawników, wszystkim ma się zająć. No ale z drugiej strony, i, i, jak, jak wyobrażamy sobie, sobie inaczej, skoro ma, żyjemy w demokratycznym społeczeństwie, w którym każdy obywatel ma jakieś. Nawet nie jakieś radykalne poglądy, jak to powinno być w rzeczywistości, jak to powinno działać. Wiesz, ilu powinno być sprzedawców, ile powinno być artystów, i każdy, każdy jest święcie przekonany, że on o tym wie. I gdyby on był dyktatorem, to to by wszystko działało. Więc taki mały dyktator się budzi wtedy w człowieku i mówi: O, to jest polityk, który po mojemu namiesza. Nie? Więc politycy idą dokładnie tym torem. Nie udają, jakby ich nie interesuje prawda obiecują to, co ludzie chcą usłyszeć, żeby właśnie zaktywizować jak najwięcej tych małych dyktatorków. Ale to chyba nie jest problem Hiszpanii, czy Katalonii, czy Francji, czy Polski. To, to, to chyba jest naturalne w, w, w tym układzie, co doskonale widać chyba w Polsce już, już nawet nie od pięciu lat, ale od, 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 od znacznie, znacznie dłużej. Nie mamy... Nie żyjemy w kraju, w którym ludzie mają przekonanie o tym, że trzeba żyć i pozwolić żyć innym. Tylko żyjemy w kraju, gdzie, w nie wiem, na kontynencie, ludzie mają przekonanie, że państwo ma im um, wspomóc życie i regulować życie innych według twojego pomysłu. To, to jest, jest antywolnościowe, no i doprowadza do takich sytuacji, jaką, jaką obserwujemy. To na koniec może spróbujmy spiąć niejako ten unijny temat. Y czy to nie jest trochę zrozumiałe, że Unia Europejska ten biurokratyczny moloch, jak tutaj parę razy padło w rozmowie, nie jest w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom swojego społeczeństwa, to też tak w cudzysłowie, skoro właśnie to społeczeństwo jest tak różne i czego innego oczekuje młodzież polska, czego innego młodzież hiszpańska, no i jak można oczeki oczekiwać efektywnej biurokracji? No nie da się stworzyć z pewnością mechanizmu, który będzie uniwersalny dla półmiliardowego kontynentu pełnego różnych kultur. To na pewno. Więc zamiast go rozszerzać, żeby, żeby że tak powiem, ogarniał każdą, każdą mniejszość, każde województwo, powinno się go właśnie ograniczać. Żeby był, znaczy, uniwersalność mo, może polegać tylko i wyłącznie na tym, że będzie on oparty na, na prostych zasadach, zrozumiałych dla każdego relatywnie tani, nie będzie się za dużo wtrącał i wtedy coś może być wiesz, coś wtedy może być uniwersalne. Proste prawo, proste regulacje, coś do czego się, się jakby zobowiązujemy, proste reguły gry. E, idzie, idzie to troszkę w, drugim, w, dru, w drugą stronę niestety. Ale znowu idzie to w drugą stronę na życzenie ludzi, no bo wszyscy chcą mieć swojego reprezentanta w parlamencie, wszyscy chcą mieć swojego dyktatora, nie? Żeby, żeby wpływał na to, w jaki sposób będzie, będzie regulowana, nie wiem, lista lektur w państwowej edukacji. I już słyszysz o tym, przecież już słyszymy o tym od ponad 10 lat, że, 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 wiesz, ma powstać wspólna armia, wspólne ministerstwo edukacji, jest już w Brukseli wspólne Muzeum Historii Europy, które też stara się to wszystko opowiedzieć takimi Prostymi, wiesz, clickbaitowymi, powiedzielibyśmy, e, skrótami. Całą historię Europy próbuje wrzucić do, do jednego worka jako opowieść o jednym pradawnym plemieniu, które przechodziło przez tam różne stadia, ale tak za, samo. Ale tak naprawdę to zawsze byli Europejczycy i zawsze grali wszyscy w jednej drużynie. E, co jest zabawne, kiedy się, kiedy się, kiedy się odwiedza to muzeum. Um. Pytanie tego, co jest naszym celem końcowym, do czego zmierzamy tak naprawdę? Zmierzamy do tego, pytam o to, czy yy, to nie jest tak, że my możemy sobie narzekać, mogą narzekać sobie południowcy, każdy sobie może właściwie narzekać, ale czy uczciwie nie powinniśmy yy, wszyscy powiedzieć: No tak, Unia Europejska yy, nie jest idealna i nie będzie wobec tak różnych oczekiwań wobec niej. No tak, no tak, tak. Tylko ona stara się na te wszystkie oczekiwania odpowiedzieć. Na tym polega to: więcej Europy w Europie. I to będzie rodzić konflikt, to będzie pogłębiać tą biegunowość, wiesz? Tu entuzjastów, a z drugiej strony przeciwników. Ja się zgadzam z tym, co mówisz. Ona nie, nie może być idealna, ale ona próbuje być idealna przez rozrost, czyli idzie na, na ilość, a nie jakość. To może tą ilością, a nie jakością zakończymy. Tę rozmowę. Czekamy na pytania i komentarze widzów, zarówno na temat Unii Europejskiej, jak i na temat tego, co chcielibyście usłyszeć o Katalonii, Hiszpanii. Nie możemy w tej chwili podróżować, ale w formie podcastu możemy podpytać kogoś, kto przecież mieszkał w innym państwie kilkanaście lat i mógłby pomóc nam zrozumieć, co właściwie w innym kraju się myśli, czuje i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję Ci, Tomku, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.